Uwaga, uwaga! Zawodnicy biorący udział w slalomie specjalnym, proszę przygotować się do startu. A żeby móc podziwiać piękno walki zawodników na trasie tak skomplikowanej konkurencji, jaką jest slalom specjalny, postaramy się zapoznać Was z podstawami techniki jazdy slalomisty oraz z ważniejszymi ustawieniami bramek, czyli z tak zwanymi figurami. Na trasie slalomu w czasie zawodów figur jest bardzo dużo. My pokażemy tylko najważniejsze. Najprostszą figurą jest tak zwany zestaw bramek otwartych. Są to bramki, których tyczki ustawione są poprzecznie do linii stoku. A oto najkrótsza droga, którą zawodnik powinien jechać w czasie pokonywania tego zestawu. Przejazd taki możliwy jest tylko wtedy, jeżeli zawodnik zapoczątkuje zmianę kierunku jazdy wysoko przed bramką i mijać będzie bramkę już po zmianie kierunku. Zasada ta występuje przy przejeździe przez wszystkie figury, które poznamy. Wtyczki zestawu bramek zamkniętych ustawione są równolegle do linii spadu stoku. Najbardziej dogodnym przejazdem przez taki zestaw jest przejazd, w którym poszczególne bramki najeżdża zawodnik z góry, zapoczątkowując zmianę kierunku również przed wjazdem do bramki. Przez rozmaite kombinacje zarówno bramek otwartych, jak i zamkniętych tworzy się wszystkie inne figury slalomu. Tak wygląda kombinacja dwóch zamkniętych bramek ustawionych w linii prostej. Jest to tak zwany łokieć. Takie natomiast ustawienie nazywa się kandaharem i jest to dla odmiany kombinacja bramek zamkniętych i otwartych. A żeby zrozumieć technikę przejazdu bardziej skomplikowanych figur, zapoznać się trzeba z podstawową ewolucją, którą wykonuje zawodnik przy ich pokonywaniu. Ewolucja ta nazywa się Christianią wertykalową. Christiania ta znajduje przede wszystkim pełne zastosowanie przy pokonaniu figury zwanej wertykalem. Przejazd tej figury stanowi jakby łańcuch powiązanych ze sobą i wykonywanych w jednakowym rytmie bardzo szybkich Christianii. Zawodnicy poświęcają dużo czasu ćwiczeniom techniki przejazdu wertykali i stosują rozmaite formy treningu. Tego rodzaju przejazdy wyrabiają u zawodników umiejętność koncentracji uwagi oraz wpajają poczucie rytmu. Taki przejazd jest treningiem szybkościowym stosowanym w celu wyrobienia u zawodników błyskawicznego refleksu nerwowo-mięśniowego. Zarówno duża koncentracja uwagi, jak i wielkie poczucie rytmu oraz szybka reakcja nerwowo-mięśniowa są podstawami dobrej techniki slalomisty. Niezmiernie ważną rzeczą przy przejeździe przez wszystkie bramki jest dośrodkowe ułożenie ciała zawodnika w stosunku do skrętu. Ta charakterystyczna pozycja skraca do minimum promień skrętu i zmniejsza działanie siły odśrodkowej w czasie pokonywania bramki. Prawidłowe ułożenie ciała do skrętu można zaobserwować uważnie przyglądając się ruchom tych zawodników. Rozmaite kompozycje poznanych przez nas figur tworzą krótki ćwiczebny slalom. Przejazdy większych zestawów bramek doskonalą technikę oraz taktykę zawodnika, polegającą na umiejętności łączenia przejazdów przez poszczególne figury w jedną możliwie najszybszą całość. Pamiętać bowiem trzeba,
że pojedyncza bramka w slalomie nie jest oderwanym elementem, lecz stanowi ogniwo wielkiego łańcucha figur. Jazdę dobrego zawodnika przez większy zestaw bramek cechuje zawsze płynność i ekonomia ruchu. Wszystkie przyhamowania nie są gwałtowne i stosuje się je tylko tam, gdzie są nieodzowne. Trasę slalomu, na której odbywają się zawody, tworzą rozmaite i dowolne połączenia wszystkich figur. Na trasie wyznaczonej w przeddzień zawodów zawodnikom nie wolno trenować, a więc każdy zawodnik przejeżdża daną trasę tylko jeden raz. Podczas jazdy nie wolno ominąć ani jednej bramki. Wszystko to sprawia, że przy wielkiej szybkości zjazdu duży wysiłek fizyczny zawodnika połączony jest z koniecznością skupienia i koncentracji uwagi oraz z nieustanną pracą umysłu. Za chwilę wystartuje były mistrz olimpijski, Francuz Jean Couture. 4, 3, 2, 1, hop! Zwróćmy uwagę na ogromną płynność jazdy tego zawodnika. Jazda jego pozbawiona jest wszelkich zrywów. Każdy skręt wykonuje on w najbardziej dogodnym momencie. W swojej jeździe wyszukuje on nieustannie najbardziej korzystne okazje do odepchnięcia się kijami. Wystartował mistrz Polski Jan Ciaptak-Gąsienica. Przejazd całej trasy slalomu wymaga od startującego umiejętności syntezy i ekonomii ruchu. Ciaptak-Gąsienica umiejętności te posiadł w wysokim stopniu. To może się zdarzyć każdemu zawodnikowi, bo tajniki techniki slalomu są bardzo skomplikowane. Ale o tym, że można je opanować, przekonają nas na pewno w niedalekiej przyszłości ci oto chłopcy.